Witajcie moi drodzy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Grida 2. I uwaga, suchar, co widzi optymista na cmentarzu? Same plusy. Tak. Dobra, ja będę starał się dzisiaj same plusy widzieć, jeżeli chodzi o mój materiał. Mam nadzieję, że one same będą się nasuwać. Nie trzeba będzie sobie ich samemu wyszukiwać. Dobra, moi drodzy, zdobywamy dzisiaj Pagani Huayre. Musimy się zmieścić w 3 minutach i 9 sekundach. 10 km i oczywiście w wspomnianym już super samochodzie, jakim jest Pagani Huayre. Piękna maszyna. Chociaż co prawda, powiem wam szczerze, przyznam się, że mi się Zonda podobała dużo bardziej. Może dlatego, że była bardziej kanciasta. Nie lubię, szczerze mówiąc, nie lubię, jak jest samochód zbyt opływowy. Wiadomo, że to wpływa tam aerodynamika i tak dalej. Ale ta Zonda wygląda naprawdę kozacko. Naprawdę kozacko. Dobra. No nic, mamy Huayre. Jak się nie ma, co się lubi, to się lubi. Co się ma? Oj, moi drodzy, dźwięk znów dźwięk sprawia jakieś dziwności. Oj, 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 oj. Droga na prawa. No mi też. Okej. Mamy krętą traskę. Krętą traskę i mamy 3 minuty i 9 sekund, więc czasu no nie jest dużo. Jak na taką trasę. Zobaczymy. Oj, oj, oj. Ile nam się uda tutaj tego czasu zyskać. Tak, jeszcze tak troszkę odchodząc od tematu Grida, ale zostając oczywiście jak najbardziej przy samochodówkach, muszę się wam pochwalić, że kupiłem sobie Ferrari Challenge na PS3, bo jak wiecie, no tam PS3 mam od niedawna i nie miałem w co grać. Planuję sobie też kupić Gran Turismo, bo bardzo mnie ciekawi. No i oczywiście inne ekskluzywy. Ale tak zostając przy tym Ferrari Challenge, muszę wam powiedzieć, że spodziewałem się gorszego chłamu. Naprawdę jest się czym bawić. Jeżeli będę miał taką możliwość, to chciałbym coś nagrać. Ale na razie nie wiem. No nie wiem, jak to będzie. 50 samochodów marki Ferrari. 60... czekajcie, 64? Nie, więcej. Nie, mniej. Nie wiem, cholera wie. Już nie pamiętam, ile by tych tras. Wiem, że samochodów jest 50. No, naprawdę, nieraz w samochodówkach to wszystkich marek tyle nie ma. A tu proszę, jednej marki, 50 modeli. Znaczy, modeli jak modeli, pewnie tam wersji będzie też różnych dużo. No dobrze, dobrze, dobrze. Traktuję to jako takie uzupełnienie tych Need for Speedów, gdzie dopiero w Rivalsie się Ferrari pojawiło, a wcześniej nie było, więc teraz mamy okazję nadrobić wszystkie modele. A gra chyba nowa nie jest, 2008 bodajże rok. No i tak, jest się czym bawić. Dobra, moi drodzy, bo jak tutaj u nas z czasem? Z czasem jest tak, że jest 2,5 minuty. Mam jeszcze 40 sekund. Musiałem to szybko w głowie przeliczyć. Dlatego, kurczę, musimy przycisnąć troszkę. I to nawet nie tak troszkę. Żadnej retrospekcji nie użyłem. Bardzo mnie to cieszy. To świadczy tylko i wyłącznie o tym, że coś lepiej mi idzie. Jasna sprawa. Kurwa, nie zdążyłem. Ja pierdolę, no nie! Tak się zapatrzyłem, że nawet nie widziałem, że czas mi się kończy. No cóż, moi drodzy. Standardowo zresztą. Fuck. Okej, moi drodzy, powracam. No i oczywiście nie mogło zabraknąć poważnych uszkodzeń mojego samochodu. Jednak teraz się udało. 3 sekundy wcześniej... tak, no jak widzicie, zderzaczka tylnego nie ma. Zdjęty w trybie manualnym. Bądź, jak kto woli, jebut o barierkę. Dobra. Ważne, że Huayra zdobyta. No i
Pierwsza pozycja zajęta, jak tutaj mnie statystyki informują. No tak. Ciężko było zdobyć inną, nawet nie mieszcząc się w czasie. 64 zwycięstwa w WSR. Moi drodzy, dzisiaj będziemy starać się tutaj powtórzyć... Znaczy, powtórzyć, co ja popierdolę, poprawić tego wyniku. Okej. Okay. Aston Martin 177. Czekajcie, czy ja go... Przecież ja go zdobywałem. Nie wiem, co to się dzieje. No nie wiem, w każdym razie przechodzimy sobie do WSR, moi drodzy. No i zostało nam tutaj jeszcze kilka wyzwań, w których będzie dużo zabawy. Okej, bierzemy sobie wyzwanie. Właśnie to. No i wybieramy sobie wóz, którym dzisiaj będziemy się poruszać. Zapytałbym was o zdanie, jednak wiem, że raczej teraz go nie usłyszę. Dlatego wybiorę sobie, wybaczcie, że to zrobię, znaczy wybaczcie, kurwa. Czekajcie, którym się tu dobrze jeździło? Tak, gdyby tak wziąć, wezmę SLS-a. Wybaczcie, że ciągle tutaj z tymi sławkami coś kombinuję, ale coś mnie w ucho chyba użarło i mnie strasznie swędzi. Dobra, nic, wzięliśmy SLS-a i teraz... Znów trzeba się do niego przystosować. Akurat R8. Mogłem wziąć R8, bo byłem pewien co do jej prowadzenia. SLS-a już do końca. Kuźwa, nie pamiętam. Tyle tych samochodów jest. A no tak, ta deseczka coś mi przypomina. Dobra, no zobaczymy. Dobra, znasz już tę trasę na pamięć. Postaraj się więc do... Słuchaj, większość tras już znam tutaj, jak i w Road. Wow, w Road Challenge na pamięć, ale co mi to daje? Pamięć to kurwa nie wszystko. Dobra. Standardowo, jak zwykle, dałem się tu objebać, poczekajcie. Dobra. Będziemy go blokować też. Dobra, udało się. O kurwa! Ha! Spokojnie. Mamy tu 70, jadę 200. Ponad, grubo ponad. Mamy wyścig jeden na jednego. Coś takiego nam się zapowiada, moi drodzy, w kolejnym odcinku Road Challenge. Zapraszam na niego. Będziemy się ścigać o samochód. A tutaj mamy przedsmak, jeżeli tak to mogę nazwać. No dobra, zawsze mniej tutaj będzie tych zawodników, to będzie więcej miejsca i w ogóle będę miał troszkę łatwiej. Trzeba tylko na jednego zwracać uwagę, a tak to trzeba by ogarniać wszystkich. Co z tego, żebym jednego przyblokował, jak zaraz drugi, trzeci, czwarty by mnie wyprzedzili? Okej, mamy znów 10 kilosów. Nie jest krótko, na pewno. No ale żadnych okrążeń. Oj, zawsze. Pola kierujemy, no nie wydaje mi się, że sam lakier tutaj starczy. Ale tak, zacząłem mówić, że... O czym ja to zacząłem mówić? Właśnie, no nie wiem. Chyba chciałem nawiązać znów do Road Challenge, gdzie te okrążenia są długie. Tutaj na szczęście jest tylko jeden przejazd. Także nie będzie takiej masakry. No gdzie? Gdzie? Strasznie mnie tutaj stresuje dźwięk jego silnika. I ta strzałeczka taka nędzna, tak... O kurwa, teraz mnie wyprzedzi. Dobra, nie. Wziął mnie od wewnętrznej, ale... Chciał mnie wyprzedzić od wewnętrznej, ale... Nie udało mu się to. Blokuję zawsze, staram się blokować wewnętrzne, bo wiadomo, po zewnętrznej ciężko jest wyprzedzić. Musiałbym mieć, no, sporo większą prędkość. Okej. Został nam jeszcze prawie jeden sektor do przejechania. Tutaj wjeżdżamy na szerszy odcinek drogi. Dużo szerszy, gdzie mogę cisnąć mojego SLS-a. Tak, przedtem tu jechałem, dokładnie. Tylko w drugą stronę. Wow. Turbulencje. Ale udało się z nich wyjść i to jest najważniejsze. Dojeżdżamy powoli do mety, no i zajmujemy się zaraz kolejnym przeciwnikiem, też
tutaj w systemie 1 na 1. Bo nie spodziewam się tutaj czegoś innego, wiadomo. Kurwa, no! Popatrzcie, 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 naprawdę nie miałem zbyt dużej przewagi nad nim. 3 minuty i 10 sekund, czyli popatrzcie, w drugą stronę przejechałem. No po prostu nie zmieściłbym się w czasie, znowu bym musiał powtarzać, gdybym się ścigał w samochód. Tak, dalej przeszli Bruno Silva, Makoto Nakano i Callum Kirkwood. Kuźwa! No to zapowiada się... bój z Bruno Silvą zapewne. No cóż, i pewnie ta sama trasa, nie? A na pewno ta sama trasa, nie będzie łatwo. No nie będzie łatwo. Noc, ta noc, no właśnie. Noc mnie strasznie tutaj stresuje. No bo wiadomo, nam się pole widzenia troszkę skraca. Kurwysynu, zjebany. Popatrzcie na tego motłocha zajebanego. Się pcha kurwa jak cygan do gruzu. Byś kurwa nie widział. Strasznie ciężko z nim będzie, ja już to wiem. Te jego kolory, te jego barwy, w ogóle to już mi się żygać tym chce. Wypierdolaj. Pięknie! Oko za oko, ząb za ząb. Jeżeli on postępuje agresywnie, my też będziemy postępować, ale nie będę się mścił na własnym samochodzie, bo troszkę przesadziłem jednak. No kurwa mać, jakie to wąskie, do chuja nędzy. Marnuję sobie retrospekcję na takie naprawdę dziecinne błędy. Aja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 j
Albo po prostu tu działają emocje, które tutaj ten Bruno Silva wywołuje. Jest naprawdę dobry, no weźcie go! Dobrze, zapamiętałem ten zakręt, bo zawsze się tu nabierałem na to i... No i czego tak tniesz? Ale mi zlagowało chamsko. Jeszcze trzy retrospekcje, czyli mam możliwe trzy błędy do popełnienia. Mogę popełnić trzy błędy. Bez jakichś większych... No już dwa. Większych konsekwencji. Tak, zazwyczaj tak jest, że nie dokończę zdania i... I już mi tutaj pięknie się wszystko weryfikuje. Albo aktualizuje. No jeszcze ciebie, no! Muszę teraz blokować, abym cię tam zepchał. Jedziemy! Pchaj, 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 Czesio. Dobra! Haj, co powiesz na to? Piękna blokada, kuźwa, niczym Javier Mascherano w ostatnim meczu. Argentyna-Holandia oczywiście, tak, tak, tak. Można powiedzieć, że Bruno Silva to jest Robben. Ale tutaj rzutów karnych nie będzie. Dobra, ciśniemy. Znów wjeżdżamy na ten taki troszkę lepszy odcinek drogi, odcinek trasy całej, gdzie mogę... Mam więcej miejsca, mogę sobie szerzej jeździć. Większe szanse na to, że się powiedzie blok. Znaczy nie, no właśnie mniejsze, bo ma szersze... Mam większy obszar drogi do pilnowania. Nieźle się nagrzał. Najwyraźniej cieknie ci z chłodnika. Kurwa. Ja rozumiem, jakby za kierownicą siedziała dziewczyna. Można by takiego tekstu użyć. Nie, no dobra, chamsko. Kurwa. Naprawdę chamsko. Nie! Nie, 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 nie. Javier, broń! O kurczak, o kurczak, o kurczak. Nie! Nie, nie, kurwa. Już, już w ostatnim momencie, już fajerwerki poszły. I ciśniemy, ostatnia prosta.
Ta-daun! Udało się. Ile tym razem? Czasu mnie to kosztowało... znacznie więcej czasu. No, ale tutaj trzeba wziąć pod uwagę... Proszę, finał z Kalumem. No, można było przewidzieć. No, ale trzeba było wziąć pod uwagę również to, że... wykonałem ten taki efektowny blok. Nawet dobrze, że wtedy nie marnowałem tej retrospekcji, bo zostałaby mi tylko jedna i przy tym błędzie no wykorzystałbym wszystkie. Potem, wiadomo, pod wpływem nerwów, że nie posiadam już retrospekcji, mógłbym popełnić jakiś dodatkowy błąd, którego już niestety nie mógłbym naprawić. Dobra, no to ścigamy się z Kalumem Kirkwoodem w SLS. To auto dobrze radzi sobie z driftami, a na dodatek ma świetną przyczepę. Nie, ale tak powracając jeszcze do Huayry, szczerze, no chamie, szczerze wam powiem, że Huayra prowadzi się bardzo dobrze. Czy lepiej od SLS-a? No nie wiem. Ciężko stwierdzić. Może jednak troszkę lepiej, bo SLS właśnie ma te większe skłonności do driftu. Łatwiej go sprowokować i potem, wiadomo, no, ciężej wyratować samochód z takiej opresji. Kurwa, ale przeszarżowałem troszkę. No a Huayra się trzyma naprawdę dobrze. No nie bij mnie, nie bij mnie. A kurwa! Nie rób tak! Spokojnie, spokojnie, tu mamy... O, nienawidzę, nienawidzę tych gór! Co to kurwa tak chujowo zrobił? No. Spokojnie, tu mamy tą nawrotkę taką. Niestety zero driftu z mojej strony. No ale teraz chcę się zmieścić w czasie 3 minuty 9, żeby tutaj wyrównać to osiągnięcie z Huayry. Znaczy wyrównać, w Huayrze miałem 3.6 za drugim razem. Tutaj będzie ciężko aż tyle nadrobić. Tym bardziej, że wyczuwam jeszcze tu jakieś sytuacje stykowe. No nie może się obejść bez nich, tym bardziej, że to jest finałowy przejazd. Na pewno tutaj Kalum będzie nastawiony tylko i wyłącznie na zwycięstwo i będzie chciał wygrać za wszelką cenę, nawet za cenę poważnych uszkodzeń swojego wozu. No świetnie. No świetnie, kurna! Ale na rawańczuch! Proszę cię, w tym momencie chyba było... Tak, chyba tutaj była ta przeprawa z Bruno Silvą. Gdzie naprawdę, no, nie chciałem ustąpić miejsca, bo wiadomo, żeby mi odjechał, a retrospekcji szkoda było, szkoda było. Ciśniemy sobie spokojnie, tutaj wiem, że można sobie troszkę przyciąć. No i wyjeżdżamy znów na ten fajny odcinek, także można powiedzieć, jestem w domu, tym bardziej, że mamy... Znaczy, w sumie jestem w domu. Fizycznie. Kurwa! Na takim szerokim, dopiero tak się chwaliłem. No ale teraz została już najłatwiejsza część tego wyścigu. Także nie jest źle. Pięknie. Chociaż powiem wam, gdy troszkę zwolnimy, nie będziemy tak strasznie masakrować ten gaz i hamulec, to nawet samochód nie ma aż takich nadto tych skłonności do driftu. Można go sprowokować, no, mówię, nie jest trudno, ale gdy się potrafi, to można również przejechać bardzo płynnie dany zakręt. Spoko, no i wyjeżdżamy na prostą. Tu udało się, no niestety nie pobiłem 3 minuty 10, czyli podobny wynik do tego pierwszego przejazdu w SLS-ie. Całkiem fajnie i zacnie. Wygrałem. I to jest najważniejsze, moi drodzy. To, że odniosłem tutaj końcowy sukces. No i dobra. No i to będzie tyle wyścigów, jeżeli chodzi o ten odcinek. Teraz jeszcze odbierzemy oczywiście zasłużoną ilość fanów. W Road Challenge czekałbym na kasę. Tutaj niestety muszę się zadowolić tylko fanami, ale czasami to jest ważniejsze niż mamona. W sumie dla mnie nawet dużo ważniejsze niż mamona.
Masz zaklepane miejsce. Dobrze. Decyzja, by uczynić cię twarzą WSR, okazała się niewątpliwie jedną z najlepszych, jakie podjęłem. Okej, moi drodzy. Chcę, byś tej nocy został mistrzem. Popatrzcie, za tydzień, w następnym odcinku mamy punkty kontrolne, seria Virgin Media. No i tutaj będziemy mieli oczywiście trzy takie traski i napiszcie mi w komentarzu, o ile jeszcze to oglądacie, jaki samochód waszym zdaniem wybrać. Zasugeruję się, czy podejmę taką decyzję, zobaczymy. Tu macie wszystkie samochody, jest to, no tak na szybciora, Mercedes SLR, tutaj mamy McLarena, MP412C, SLS, Bugatti Veyron, Pagani Huayra, Koenigsegg Agera R, tutaj mamy SLR, ale czekajcie, to jest... Aha, to jest GT wersja, to jest zwykła wersja oczywiście. Tu mamy McLarena F1, tu mamy Zenvo ST1 i Audi R8 Ultra. Napiszcie mi w komentarzu, który wóz według was powinienem wybrać. No, odpowiedź, która będzie miała tam najwięcej łapek, czy w ogóle... jak będzie jedyna, no to się spróbuję jedyną zasugerować. No i zobaczymy. Także to myślę, że to będzie na tyle, jeżeli chodzi o następny odcinek, moi drodzy. Tak, tyle na następny odcinek. O następnym odcinku będzie więcej w następnym odcinku. A to będzie tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek, dokładnie tak. No, a ja wam serdecznie dziękuję za uwagę. No i oczywiście zapraszam do lajkowania, komentowania. Jeżeli nie subskrybujecie, to subskrybujcie. Już niedługo na kanale myślę, że pojawi się całkiem znośna seria, o ile uda mi się pewne kwestie ogarnąć. Także myślę, że całkiem nieźle. Trzymajcie się, moi drodzy. Na razie. Elo! We're alive.